Katowicki GKS żółte koszulki w meczu z Motorem Lublin wystąpił bez kontuzjowanego Romana Szewczyka. Już w 14 minucie po pięknym podaniu z rzutu wolnego Gruzina Guruliego Marek Świerczewski zdobył prowadzenie dla gospodarzy. Guruli był jednym z najlepszych napastników GKS-u w tym meczu. Tu sfaulowany przez bramkarza Motoru Lublin Opolskiego i arbiter Krzysztof Słabik podyktował rzut karny. Franciszek Spud, były bramkarz GKS-u Katowice, nie wierzył w to, że będzie bramka i odwrócił się. Ale Lesiak strzelił bardzo precyzyjnie, a więc katowiczanie prowadzili 2-0. Na 17 minut przed końcem. I potem zaczęło się nieszczęście katowiczan. Najpierw Leszek Pisz zdobył kontaktową bramkę, a 3 minuty później kolejna akcja lubelskiego Motoru. Rzut wolny i za chwilę Topczewski zdobędzie wyrównanie. A więc spotkanie zakończyło się niespodziewanym remisem 2-2, co sprawiło największą radość 9 kibicom, którzy przyjechali do Katowic z Lublina i prosili, aby podać tę informację.